pytanie jest zasadne, ponieważ dzisiaj, patrząc na ustawę o finansach publicznych, każda jednostka samorządu terytorialnego musi wydatkować środki na własne zadania. W związku z powyższym, budowanie tych modeli finansowania w odniesieniu do projektów wymaga takiego współdziałania. Wydaje mi się, że aplikacja, którą będziemy teraz uszczegóławiać, starać się o to europejskie sojusz kultury, i tak musi takie współdziałanie. Bo przypuszczalnie właściwie wspólnie z marszałkiem będziemy jakąś jednostkę organizacyjną do zarządzania tymi projektami tworzyć i wtedy ta sprawa sztucznego rozkładania środków finansowych na nasze i ewentualnie dodawanie innych jednostek może już nie będzie nam tak ciążyło. Tak czy inaczej, dzisiaj model finansowania i wspierania tego typu projektów oparty będzie w dużej mierze na środkach publicznych i tutaj współpraca z samorządem województwa jest konieczna, a z drugiej strony na sponsorach, których również trzeba związać w sposób trwały z konkretnymi projektami. Wydaje mi się, że to, co w tym roku miało miejsce odnośnie konfrontacji teatralnych, jest takim zaczynem dobrego pomysłu na stabilizowanie finansowe, no, o co jakby nie patrzeć, stosunkowo małych budżetów, które dzisiaj jesteśmy w stanie jako samorządy tworzyć właśnie przez sponsor.